Witam serdecznie, moim gościem Filip Piotrowski, Baspal 2. Cześć. Filip, pokonujecie dzisiaj Gozdrow, bardzo dobrą drużynę, trzeba powiedzieć, ale jeszcze lepszą chyba grą. Co dzisiaj było tym kluczem do sukcesu? Wreszcie jakaś konsekwencja w obronie, no i tak naprawdę co? Początkiem turnieju przegrywaliśmy to, że nie byliśmy w ogóle zgrani, poznawaliśmy się. Teraz to dopiero się zakleszcza, nie? Może druga edycja jakoś pójdzie lepiej. Tydzień temu przegraliście bardzo boleśnie, dokuczliwie w ostatnich sekundach, prowadząc nawet dwoma bramkami, przegraliście rzutem na taśmę z Walczykiem. Czy ta porażka nauczyła was dzisiaj czegoś przez ten tydzień, czy po prostu to było inne przystąpienie do meczu, czy nie wiem, czy inny rywal, czy po prostu to spowodowało, że macie dzisiaj te trzy punkty? Zwłaszcza początek meczu tutaj. Od początku graliśmy konsekwentnie, nie tak jak w innych meczach musieliśmy zawsze gonić, także to było chyba kluczem dziś. Czemu Baspal 2 na koniec pierwszej rundy dopiero teraz takie fajne wyniki robi? Tak jak mówiłem wcześniej, dopiero teraz to się zaklesza, dwóch, trzech meczów widać już poprawę, tak? To, że przegraliśmy na przykład z Walczykiem, no to była konsekwencja głupiego rozegrania końcówki, tak? Także teraz dopiero widać, że to się zakleszczyło, nie? Przed wami kolejne spotkania. Co zrobić, by utrzymać tą fajną pasę? I co zrobić, żeby jeszcze poprawić te elementy, które nie funkcjonują jeszcze najlepiej? Myślę, że po prostu zagrać swoje tak jak dzisiaj, od początku. Nie to, żebyśmy gonili wynik w każdym meczu na początku i to będzie kluczem do sukcesu. Nie wiem, nie pamiętam już, czy jest szansa u was awansu, czy nie ma? Brakło tego punktu właśnie. Brakło tego punktu. Czy to jest zawód po tych 9 kolejkach? Czy myśleliście, że będziecie w pierwszej piątce? Stawialiście sobie jakieś cele przed sezonem? Zawsze gramy najwyższe cele. Tą pierwszą trójkę stawialiśmy sobie tak jako za cel minimum, no, ale jednak plany zweryfikowało życie, nie? Na szczęście nie ma spadków, póki co, bo może będzie czwarta liga w przyszłym roku, trzecia, ale jeszcze nie wiadomo. Czy jest tutaj dla was teraz o co walczyć? Znaczy utrzymać to pierwsze miejsce, żeby chociaż honorowo odpaść, no. I tego życzę. Dziękuję za Dzięki i gratulacje tego zrobu.